Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Empire Total War. Witajcie, moi drodzy. Okej, słuchajcie. Ostatnio tutaj dosyć dużo się wydarzyło. Odnieśliśmy kilka znaczących sukcesów. Przede wszystkim udało nam się zająć Ankarę, a więc dzisiejszą Turcję. Dzisiejsza Turcja została przyłączona do Rzeczpospolitej. A na wschodzie udało nam się zająć Azerbejdżan, co dało nam wspólną granicę z Indiami, ponieważ Indie zaatakowały Persję, a więc ogólnie Imperium Osmańskie jest w dosyć nieciekawej sytuacji, właściwie jest w potrzasku. Niewiele może tu zrobić. Czekajcie, czy ja mogę stąd wyprowadzić garnizon? Tak, mogę. Bez problemów. Dobra, wyślijmy ich tutaj. Naszych dzielnych chłopców. Aby zluzowali tą armię, a my czym prędzej uderzymy tutaj na Armenię, na Erywań, no a następnie na Bagdad, na Syrię, na Damaszek, na Jerozolimę. A więc rozlejemy się po Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Mamy sporo pieniędzy do zainwestowania. Tu jest nasza armia, która zajęła Ankarę i liże obecnie rany. Tak, tutaj idzie nasza armia, która zluzuje tą naszą armię. Spełnienia roli garnizonu tutaj. Dobra, na razie na terenie Turcji nie będziemy inwestować, bo jest to dla nas no niekoniecznie opłacalne. Zablokujemy za to tutaj szlak handlowy naszym wrogom. Wysłaliśmy też ostatnio naszą pierwszą flotę handlową, która uda się na Bliski Wschód. Znaczy dokładnie do zachodniej Afryki. Zobaczymy, jakie tam bogactwa się kryją. Jeszcze nie mamy opracowanej maszyny parowej, a więc cała rewolucja przemysłowa jeszcze przed nami. Dobra, troszkę możemy tutaj poinwestować. Jak tutaj to wygląda, to naprawmy. Tu jeszcze uzupełnić... A! Zapomniałem, że zajęliśmy Azerbejdżan bez jednego wystrzału. Po prostu nikogo tutaj nie było. Dobra. To możemy rozbudować. No mamy jeszcze ponad 10 tysięcy, a więc myślę, że mogę sobie pozwolić na niektóre poważniejsze modernizacje. Jak to wygląda sprawa religijności? No prawosławie tutaj rządzi. Budujemy szkołę katolicką. Teraz tak, jak tu wygląda sytuacja? Co to jest? Uniwersytet tradycyjny. Dobra, to spalić. Nie potrzebujemy więcej uniwersytetów. Powiem szczerze. Dobra. Tu mamy jakiś kowala. Dobra. Tu sobie zróbmy, jak to wygląda. No islam. Zdecydowanie islam tu rządzi. Tu sobie zróbmy warsztat rzemieślniczy. Niech będzie. Dobra. I to na razie tyle, jeśli chodzi o inwestowanie na nowo zajętych ziemiach. Jak to na sytuacja na ziemiach, które już są pod naszym panowaniem. Okej, tutaj sobie zróbmy wielką operę. Dobra. Tu mamy Kazań. Wiecie co, ja tutaj zostawię ten garnizon. Tak, zgrupowanie wojsk rosyjskich mi się nie podoba. Oni mogą tutaj coś kombinować. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Dobra, wy tutaj... Tutaj sytuacja pod kontrolą. No mam jeszcze trochę pieniędzy do wydania. Szłoby się o coś pokusić. Pytanie tylko o co? O właśnie, drogi. Zobaczmy sobie drogi. Jak to wygląda kwestia infrastruktury.
czy gdzieś jeszcze możemy jakieś drogi ulepszyć, chociażby tutaj. Dobra. Okej, zakończmy turę, lećmy dalej. Zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. A więc Imperium Osmańskie po utracie kolejnych bardzo cennych dla siebie ziem. Tutaj Hiszpanie. O. Tutaj Turcy zaszaleli. Dobra, my się wycofiemy. Odwrót! Spróbujemy przynajmniej. No spokojnie, spokojnie. Dobra, schroniliśmy się w porcie. Ci tutaj. No i trzeba będzie tam utemperować te siły wroga. No i tam będą nas najeżdżać cały czas. Z Rosją też się muszę uporać. Myślę, że z Rosją uporamy się szybciej niż z Indiami. No więc najpierw po zajęciu całych ziem Imperium Osmańskiego wrócimy się i rozprawimy się z Rosją. No, dobijemy ich po prostu. Okej, tutaj nas najechaliście. Dobra, naszą armię przerzucać wszyscy przez cieśninę. Wy wchodzić. Dobra, nie powinno być tutaj buntów. Dobra, zablokować tych skurkowańców tutaj. Anatolia, list z żądaniami. Dobra. Wszystko się tutaj ładnie odbudowało, tak więc nie powinno być już tutaj problemów. To naprawmy. Co to jest? Suchy dok. Dobra. Ładnie. Kolejne odkrycia. Odbyły się także wybory. Jak to teraz wygląda sytuacja z odkryciami? Dobra. Wy zajmijcie się, nie wiem czym, plewieniem ogródka Kraków nie jest wykorzystywany. Niech zajmie się odkrywaniem naboi sponkowych. Dobra, jak tu? 4 tury do odkrycia maszyny parowej. Bardzo miło, tutaj pracujemy. Dobra, myślę, że resztę uniwersytetów możemy zniszczyć. To spalić. Nie są już nam po prostu potrzebne. To co mamy, to w 100% nam wystarczy. Dobrze. Tu możemy porty rozbudować. To rozbudujmy. No. Dobra. Jeden z naszych admirałów zmarł. To smutne. Nawet bardzo. Dobra. Gdzie on był? To był Tryton na Rumaku. Dobra, tutaj ustanówmy admirała. Okej. Młodziutki admirał. Dobra, czy nasze okręty są ponaprawiane? Są. Dlatego też myślę uderzyć tutaj, zniszczyć te dwa okręty tureckie automatycznie. Ładnie, zniszczyliśmy ich. Dobrze. No i powróćmy. Powróćmy do portu. Naprawmy nasze okręty. Dobra. W Anatolii mogą być jakieś niepokoje. Chociaż myślę, że to ogarniemy. Dobra. Teraz tak. Czy tu opłaca nam się inwestować? Myślę, że trochę nam się opłaca. Przede wszystkim teraz tutaj trzeba zwerbować garnizon. Jest to bardzo ważna sprawa. Dobrze. Teraz tak. Wy tutaj. Przedrzeć się przez te lasy. Przez tą przełęcz. Czy mogę sobie wprowadzić wojska? Tak, właściwie mogę. Dobra. Zająć Armenię. Zażądać kapitulacji.
Słuchajcie, bez problemów kolejna prowincja została zajęta bez ani jednego wystrzału. Tutaj już szerzyć wiarę chrześcijańską, dokładnie katolicką. No słuchajcie, pięknie to idzie. Prowincja za prowincją są zdobywane. Dobra, tutaj też sobie zwerbujmy jakieś siły. Chociaż myślę, że tyle kawalerii nam nie będzie potrzebne. Dobra. Okej, o, tu mamy Donieck. Jeśli by ktoś był tym zainteresowany. Donieck. No, sprawdzam sobie, co my tu mamy. Okej. Tu jest Kercz. Dobra. No i teraz myślę, no jeszcze mam trochę pieniędzy. Możemy tutaj troszeczkę porozbudowywać. To i owo. No słuchajcie, ziemię. Imperium Osmańskiego były strasznie zacofane. Podążam za celem. Po prostu coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie, zajmujemy kolejne połacie terenu. Dobra, zakończmy turę, lećmy dalej. Tu nasza flota płynie. Właśnie zauważyłem, że jeden statek tam mam bodaj nie naprawiony do końca. Możemy go wysłać do portu. Nie myślę, że tak zrobię. A wy dokąd? Ten Bosfor też przydałoby się zablokować. Rosjanie ominęli Turków i płyną dalej przed siebie. Aż dziwne to jest. Co ci Rosjanie tu kombinują? No dobra. No słuchajcie, kontrolujemy ogromny obszar. Naprawdę już nie są przelewki. Dobra, to mamy właściwie załatwione. Okej, czy ja mogę stąd wyprowadzić wojska? Wasza dostojność. Dobra, zaryzykujmy. Zaryzykujmy, dobra. Wyjdziecie na Bagdad, moi drodzy. Jeszcze sobie zobaczmy. Tu niepokoje. A nie powinno tutaj być większych problemów. Anatolii, czy my możemy... Stąd naszą armię też już wyprowadzać powoli. Oczekujemy dalszych rozkazów. Was prowadzić. Dobra. Ich wojska, ich tutaj niepokoje słabną. Dobra. Zróbmy też jedną rzecz. Co to tak chodzi dziwnie? Wiecie co? Muszę wyposażyć się w lekką kawalerię zamiast tej husarii, która się kompletnie nie sprawdza. Właśnie, wyposażmy naszą armię w kałmuków. To są strzelcy konni, którzy mogą się przydać, powiem szczerze. Może być interesująco. Dobra. Zamówmy sobie dwa oddziały kałmuckiej jazdy. O, Konfederacja Irokeska przestała istnieć. Dobra. Kałmucy swoją drogą, a my kierujemy się na Damaszek. Po prostu musimy atakować wroga. Nie pozwolić mu, żeby dać mu nawet chwili oddechu. Tych tutaj trzeba zniszczyć. No i właśnie nic nie mają, automatycznie stoczę tą bitwę. Bez problemów.
to odbudować. Armia uzupełni straty. Zwerbujmy też sobie. Tutaj też sobie zwerbujmy dwa oddziały kałmuków. Co jest grane? Co to tak dziwnie chodzi, powiem wam szczerze. Wiecie, zanim oni dogonią tą naszą armię, troszeczkę czasu minie. Hej, potrzebuję tylko dwóch, nie trzech. Co jest z tym? Nie. Gra dostaje zadyszki. Kiedy werbuje nowe oddziały. Nie wiem dlaczego. Sobie troszeczkę poczyńmy inwestycji. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tutaj rozbudujmy. Tu jest nasza flota. Tutaj są ci Turcy. To jest jeden catch. Dobra, olejmy go. On tam nie powinien nam za bardzo napsuć krwi. Teraz tak. Wy, moi drodzy. Który okręt was z tych tutaj jest uszkodzony? Dobre pytanie. Ten tutaj. Dobra. Wracaj tam do portu. Podnieść kotwicę! Nie naprawiłem go? Rozkazy, kapitanie? A, spoko. Trudno. Dobra. Wypłyniecie w swoją drogę. Okej. To możemy rozbudować. To możemy rozbudować. Dobra. To także. Okej. Baza marynarki wojennej na Morzu Czarnym też się przyda. Powiem szczerze. Wszystko możemy porozbudowywać. Teraz tak. Dobra, zwerbujmy to tutaj. Znaczy zbudujmy to. Ulepszmy w ten sposób nasze siły. Dobra, gotowy na rozkazy. Okej. Myślę sobie, my tutaj też sobie zwerbujemy tych kałmuków. Oni zastąpią husarię. Oni zastąpią naszą husarię, która się nie sprawdza na nowoczesnym polu walki. Są zbyt wolni, są po prostu zbyt łatwym celem dla armii wroga, w której większość jednostek strzela. Dobra. Kończmy turę. Chociaż myślę sobie, że za jakiś czas stworzymy sobie taką armię elitarną. Znaczy, ogólnie stworzymy armię składającą się w dużej mierze z kawalerii, troszkę piechoty, artylerii, a więc oddziałów, które będą dosyć interesująco wyglądały, moim zdaniem. Tutaj nas zaatakowali, dobra, wycofmy się. Wycofmy się. No i tutaj szaleją, widzę. Ta turecka flota, no, stanowi pewne zagrożenie. Mam nadzieję, że tutaj Rosjanie nie będą robić żadnych dziwnych, nieprzewidzianych rzeczy. To jest dosyć silna rosyjska flota, operująca z Krymu. Ile Hindusi mają armii. To jest naprawdę sporo. Trzeba byłoby się też Indiami zająć. Myślę, że w następnej turze rozpoczniemy werbunek kolejnej armii naszej. Oj. O, co tutaj? Wykryli naszego agenta. Chorzeż wy. Słuchajcie, oni tutaj nic nie mają kompletnie. List z żądaniami. Dobra, tu już będzie spokój. Powstanie nowego państwa, Konfederacja Irokeska. Tutaj się dzieje i to nie mało. To jest wszystko w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy. No ale do Ameryki jeszcze nam daleko, słuchajcie. Do Ameryki nam jeszcze daleko. W
Azerbejdżanie też jakieś niepokoje. To rozbudujmy. To także. No, zaszalejmy. Dobra. Teraz tak. Wy idziecie cały czas na Bagdad, który nie jest broniony. Słuchajcie, po prostu przejmujemy, jak chcemy, ogromne połacie terenu. To też rozbudować tutaj infrastrukturę. Dobra, pokażcie mi Warszawę. Z czego będzie się składała nasza armia? Zdecydowanie zróbmy sobie tak. Tutaj zerwujmy sobie generała. Dobrosław. Wanska. Dobra, wyślijmy ich do Łodzi. Tego kolegę naszego. No i zwerbujmy sobie następującą armię. Z czego by tutaj ją złożyć? Zastanówmy się. Dajmy szansę husarii. Będzie taka dosyć eksperymentalna armia. Po prostu spróbujemy stworzyć bardzo silne zgrupowanie wojsk. Oczywiście haubice 24-funtowe. No i słuchajcie... Ej, czekajcie. A, piechotę kolonialną też możemy tworzyć. Czy oni się różnią? No nie, jednak chyba... Właściwie to samo. Dobra. Oczywiście... Elitarna piechota gwardii. Dobra, niech się to na razie tutaj tak tworzy. No, to możemy jeszcze rozbudować. Patrzcie, umknęło mi gdzieś to. Dobra, tutaj mamy. Dobra, coś warsztat. No tak, polikwidowałem uniwersytety, które nie są mi potrzebne do badań. Jak to wygląda kwestia 75% katolików? No, nasze działania jak najbardziej się opłacało. Opłaciły. Dobra. Czy my coś tu jeszcze możemy rozbudować? Jak tutaj nawracanie? 80%. Dobra. Religia katolicka rośnie w siłę. I to jest ważne. Dobra. Co my tutaj mamy? Rekrutacja wojsk. Bardzo istotna kwestia. Oczywiście Kałmuków rekrutujemy w Moskwie. Oni zastąpią naszą husarię. We wszystkich armiach za wyjątkiem jednej, w której będę chciał zgromadzić całą praktycznie naszą husarię. Takie są przynajmniej plany. Dobra, to tutaj rozbudowaliśmy. No a też zwerbujmy troszeczkę oddziałów. Okej. Tu myślę, że już będzie za niedługo spokój. Co oni tu mają? Sikowie. No to są dopiero ciekawe oddziały. Oni się różnią. Ci mają większą precyzję, ma ta bargijska piechota. Hinduscy muszkieterzy. No, dobra. Ciekawie. Dobra. Co my tu mamy jeszcze? To możemy rozbudować. No i koniec z funduszami. Niestety. Tak, my idziemy. Niepowstrzymanym marszu na Damaszek. Nie ma co tracić czasu. Dobrze, zakończmy turę. Lećmy dalej. Tu nasza armia. Ci płyną do Afryki. Tutaj Kałmucy się rozchodzą.
do armii, gdzie będą, gdzie zastąpią husarię. Jednak słuchajcie, jakoś wolę działania lekkiej kawalerii niż ciężkiej. Chociaż ta armia z husarią może być bardzo ciekawa. Husaria, elitarna piechota i artyleria. Może dać dosyć ciekawy pomysł. Dobra, dobra. Uciekamy tam przed tą flotą. Zapomniałem o naszej flocie, aby zniszczyć te siły wroga. Mogłoby być interesujące. Tutaj dżentelmeni tureccy. No słuchajcie, jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze w tym odcinku przeciwnik straci Bagdad oraz Damaszek. No słuchajcie. Przeciwnik jest w szoku chyba. Po klęskach, jakie podniósł. Po tym, w jakim zastraszającym tempie jesteśmy w stanie zajmować ich terytoria. Te ci Hindusi troszeczkę mnie niepokoją. Dlatego też tworzymy kolejną armię, którą w razie czego wyślę na front. Dobra, nasi agenci działają. O co chodzi? Co to się tu porobiło? Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Dobra. Okej, zająć ten Bagdad. Dobra, zażądać kapitulacji. Oblężenie otwarte. Wygrałem kampanię Rzeczpospolitą. Wspaniale. Kapitulacja przyjęta. Bardzo miło. No cóż, słuchajcie, wygląda na to, że już wykonaliśmy cel kampanii. A słuchajcie, a zajmowanie miast, niebronionych miast przeciwnika, to chyba nie ma nic bardziej przyjemnego. Tutaj zbudujemy sobie szkołę, by troszeczkę to rozbudować. Co to jest? Co to jest? Spalić to. To rozbudujmy. Tutaj budujemy port w Basrze. Dobra, jego zostawmy, tam na pewno za chwilkę nas zablokuje ta flota turecka. Tutaj spokój. To rozbudujmy sobie. To także. Dobra. To też możemy sobie rozbudować. No ładnie. Ładnie to się wszystko tutaj toczy. Mezopotamia dołączyła do Rzeczypospolitej. Dobra. Wasza dostojność. Wy uderzyć na te zgrupowanie sił przeciwnika. To rozbudować. No słuchajcie, Blitzkrieg w czystej postaci. Tak. Jak tu nasze siły wyglądają. A, one się jeszcze tutaj rekrutują, więc nie muszę się tym jeszcze przejmować. Dobra, w takim razie możemy zająć się inwestycjami w przemysł. Się wszystko rozbudowuje. Jeszcze czekajcie. No właśnie, możemy już rozbudować bardzo potężne porty ogólnoświatowe o bardzo dużym zasięgu. Zobaczmy sobie nasze stosunki dyplomatyczne, jak tutaj sytuacja wygląda. No, z Wenecją możemy pohandlować. Zaproponujmy im umowę handlową. Nie chcą, nie są zainteresowani. No cóż, no dobrze, no dobrze. Jak tutaj? 89%. Misjonarz na misję. Wypełniam wolę Boga. Dobra. Wszystko w porządku. W należytym. Jeszcze mam sporo pieniędzy, które mógłbym zainwestować. Dobra, to rozbudujmy. Dobrze. W takim razie te nasze siły, czas aby uderzyły na Damaszek. Uderzmy na Damaszek.
No, ale tutaj już sobie powalczymy w następnej turze oraz w następnym odcinku. No cóż, moi drodzy, myślę sobie, że czas powolutku kończyć ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciao, następnego.